Zupełnie niedawno opowiadałem Wam o tym, jak pielęgnować skórę pod maseczkami, zwłaszcza, że mamy jesień, COVID nie odpuszcza, a my mamy coraz bardziej czerwono na mapie naszego kraju, więc te maseczki powinniśmy nosić praktycznie wszędzie poza domem. Dziś również z tego powodu, że jest COVID, trochę o mydle. Dlaczego? Bo mydło jest istotne, bo mydło usuwa bakterie, bo mydło usuwa wirusy, bo mydło usuwa wszystko to, co jest na naszej skórze. Jak działa mydło? Nie każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę. I o tym opowiem dzisiaj. Nie będę Wam śpiewał piosenki Beaty Kozidrak, żeby udowodnić, jak długo potrzeba myć skórę, bo to już na pewno wszyscy znacie z różnych YouTube'ów, TikToków i wszystkich tego typu rzeczy. Ja po prostu powiem Wam kilka najważniejszych rzeczy o mydle. I myślę, że to też będzie dobry wstęp do tego, żeby z czasem to mydło pojawiało się w różnych innych odsłonach na naszym kanale, na Twoim źródle urody. Więc mydło. Trochę historii. Nasze babki, nasze matki, nasze prababki, dziadkowie i wszyscy tam hen do tyłu opowiadają różne historie. Jeżeli wierzyć takim historiom, no to można byłoby pomyśleć, że mydło wywodzi się ze starożytnego Rzymu. Jest tam sobie taka góra, góra Sapo. Na tej górze składano ofiary ze zwierząt, więc tłuszcz wytapiał się, spływał, potem woda z deszczów spłukiwała ten tłuszcz jednocześnie z popiołami do rzeki, która płynie pod, do Tybru. I pewnego razu kobiety piorące ubrania w rzece Tybr zauważyły, że im bliżej góry Sappo wykonują pranie, tym to pranie dopiera się bardziej, jest czystsze, jest to przyjemniejszy, że tak powiem, dla nich proces wykonywania łatwiejszy tego prania niż gdy po prostu robią to gdzie indziej. Skojarzyły fakt, że to coś musi mieć wspólnego. Ten fakt to po prostu powstawanie mydła. Mydło powstaje poprzez połączenie zasad, na przykład zasady sodowej bądź potasowej, z wyższymi kwasami tłuszczowymi. Powstaje sól tych kwasów i zasad, tych zasad i tych tłuszczów i w ten sposób powstaje właśnie mydło. Mamy mydła potasowe, mamy mydła sodowe. Różnią się one trochę od siebie, ale ich działanie oczyszczające jest dokładnie takie samo. Warto powiedzieć, że mamy wiele mydeł i wiele historii. Jeżeli wierzyć historiom niekoniecznie opowiadanym przez naszych dziadków, to mydło tak naprawdę wywodzi się z Babilonu. Tam znaleziono pierwsze, najbardziej jakby rozpoznawalne rzeczy związane z mydłem. Po pierwsze, receptury, które były zapisane na glinianych tabliczkach, ale tam znaleziono również kontenery, w których przechowywano mydło. I te kontenery były datowane na mniej więcej 2800-3000 lat przed naszą erą. Warto też zaznaczyć, że i Egipcjanie wytwarzali mydło i to też było w starożytności. Więc tak naprawdę, nieważne jak opowiadana jest historia, mydło towarzyszy nam już od tysięcy lat. Dlaczego? Ponieważ pomaga nam oczyścić skórę, usunąć brud, pomaga nam również prać. Z tamtych dawnych czasów mamy mydła, które do tej pory, że tak powiem, przetrwały i ich receptury są kontynuowane, cały czas tworzone. Z takich mydeł jest chociażby mydło Aleppo, mydło palestyńskie czy mydło marsylskie. To są bardzo stare receptury, które opierają się na jakiejś zasadzie, na ługu i opierają się na tłuszczu, chociażby z oliwy, z oliwek. W przypadku mydła Aleppo, oprócz oliwy z oliwek, oprócz zasady, jest jeszcze olej laurowy i tu różnią się te mydła w zależności od tego, jak duży udział tego oleju laurowego jest w finalnym produkcie, ale mydło Aleppo może również zawierać kilka dodatkowych składników. Są to na przykład olej z czarnuszki, glinka i to są dopuszczalne rzeczy. Dopuszczalny jest również olej arganowy. To po to, żeby te mydła były bardziej pielęgnacyjne lub miały inne dodatkowe właściwości. Mydło, takie z Aleppo, na pewno
jest dość dobre w pielęgnacji skór tłustych, ale trzeba uważać, bo mydła naprawdę bardzo mocno odtłuszczają skórę, więc nawet najlepsze mydło myślę, że nie powinno być używane codziennie do oczyszczania skóry twarzy. Ale my dziś skupimy się na rękach. Mydło działa w sposób taki, że idealnie jesteśmy w stanie oczyścić skórę właśnie rąk, idealnie zabezpieczyć się, pozbyć się tego, co na tej skórze rąk jest. Czy to brud, tłuszcz, ale również wszelkiego rodzaju drobnoustroje, które żyją na naszej skórze. Czy to będą bakterie, wirusy, mydło usunie wszystko. Wystarczy około 3 minut prawidłowego mycia rąk i usuwamy prawie 99% tego, co jest na naszej skórze. Nikt nie każe Wam oczywiście myć rąk przez pełne 3 minuty, ale to jest dość istotne, żeby sobie to uświadomić, że to mydło naprawdę nie musi być mydłem z dodatkami antybakteryjnymi, żeby poradziło sobie z dokładnym oczyszczeniem naszej skóry. Wystarczy tak naprawdę 30 sekund, ale uczciwego mycia i będzie dobrze. Nie mniej niż 30 sekund. Nie więcej niż 3 minuty. Tacy. Jak działa mydło? O tym za sekundę. Każde naturalne mydło ma właściwości antybakteryjne, nawet jeżeli producent takiego mydła nie nazywa go mydłem antybakteryjnym. Dlaczego? To wynika po prostu z budowy cząsteczki mydła. Mydło i jego cząsteczka to taka szpadka. Mamy taką dłuższą część, która jest częścią hydrofobową, i mamy część, taką końcówkę hydrofilową. Co to znaczy? Ta szpadka wbija się w coś, co jest otoczone lipidami albo jest lipidem. Każda komórka w swojej zewnętrznej warstwie jest lipidowa. Każdy wirus również zawiera w sobie lipidy. Każda bakteria zawiera w sobie lipidy. Ta szpadka wbija się w tą tłustą część. Natomiast do tej końcówki, do tej nazwijmy to takiej rękojeści hydrofilowej, przyczepia się cząsteczka wody. I ta cząsteczka wody razem z mydłem otacza tłusty brud. Tworzą się pęcherzyki. Ten brud zostaje rozerwany na części, otoczony, spłukany z wodą do czysta. Szpadka, tak jak powiedziałem, wbija się za rękojeść takiej szpadki. Woda zabiera to, co powinna z naszej skóry zdjąć. Czy to będzie brud zwykły, czy to będzie tłuszcz, czy to będą mikroorganizmy. To po prostu zostaje w ten sposób, najprostszy sposób, w 100% usunięte z naszej skóry. Warto pamiętać tylko o tym, żeby myć skórę nie krócej niż 30 sekund, no i oczywiście nie dłużej niż 3 minuty, bo to nie ma większego sensu, a może nam zaszkodzić. Proste działanie, prosta chemia, proste mydło. Mydło naprawdę jest w stanie pomóc nam zabezpieczyć się przed infekcją, przed przypadkowym narażeniem się na coś, co na tej naszej skórze może się pojawić chociażby przypadkiem, bądź po prostu żyje na niej, a my nawet o tym nie mamy pojęcia. Mydło działa, to jest najważniejsze. Jakie mydło? Naturalne, sodowe, potasowe, nie ma znaczenia. Używajmy mydła, będziemy bezpieczniejsi. A skoro już wiemy, jak dbać o ręce, jak myć, to niebawem odcinek o pielęgnacji skóry dłoni i rąk. Mam zamiar pokazać Wam, jak w domowych warunkach wykorzystać parafinę, tak właśnie tą złą parafinę, która wcale nie jest taka zła, do idealnej pielęgnacji dłoni, bo w czasie COVID-u bardzo ważne jest to, żeby dbać o nasze ręce, o naszą skórę. Do zobaczenia.